Nadarzyła się okazja wyśmienita do pogadania o Japonii z Japończykiem. Na deskach Młodzieżowego Domu Kultury 16 lutego zaprezentował się japoński pianista Hiroshi Kurotaki, jak mawiają, rewelacyjny wirtuoz fortepianu. W Polsce artysta mieszka od 20 lat. Staż artystyczny odbył w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Grę doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesor Halinę Czerny-Stefańską. Wiadomo, że Japończycy lubią Chopina. Lubią też Polaków. Co w Polsce jest takiego, czego nie ma w Japonii? Skąd pomysł na zamieszkanie właśnie tutaj? Przyjaźń między Polską i Japonią to na pewno dlatego, że historycznie i nie skończyliśmy się i temperamenty albo jakoś wspólne poczucie, ból, żal, coś takiego, to mamy. Lubi pan Polaków? Ja generalnie tak. Za to bardzo gościnni są. Teraz są trochę, nie wiem, może będzie cięcie, że tak politycznie tak manipulują coś, gdzie nie chcą obcokrajowiec cudzoziemcy w terenie Polski. A taki ruch jest, ale ja się nie przyjmuję. Ja po prostu oceniam, że Polacy są bardzo gościnni. Pewien ponoć dowcipny pisarz brytyjski stwierdził, że Japończycy cicho chichoczą, na głos się nie śmieją, lubią jeździć windami i są długowieczni. Co o Japończykach myśli Japończyk? My nie za bardzo lubimy śmiać się z kogoś, no więc na przykład temat taki obraźliwy o wyglądzie czy coś, to raczej nie mówimy. Kurotaki koncertował w Polsce, Japonii, Kanadzie i na Gwadelupie. Artysta uchodzi za utalentowanego improwizatora. Może byłby więc z niego wyśmienity pianista jazzowy. Uwielbiam jazz, ale sam zagrać to jeszcze nie próbowałem. A natomiast na perkusji kiedyś na młodość zagrałem. Jazzowy. No, fajnie, bardzo fajnie. Jako program koncertu artysta zaproponował własny utwór Cztery pory roku. Jest on improwizacją na temat czterech pieśni japońskich ilustrujących poszczególne pory roku. Czy utwór ma odniesienia do czterech pór roku Vivaldiego? To raczej bardzo mało wspólnego z Vivaldiego, ale natomiast elementy barokowe korzystam w formie fugi. Na ostatniej części to się pojawia taka kulminacja wcześniejszej części i to naprawdę tutaj bardzo mocno zaangażowałem, żeby było całość taka piękna forma. O artyście napisano, że swoje fascynacje muzyką radośnie przekazuje słuchaczom, wobec czego zadowolona publika dłużna nie pozostała i nagrodziła pianistę gromkimi brawami. Należy dodać, że za najlepsze sushi w Polsce Kurotaki uznał to z Warszawy.